Festiwal folkloru i smaku to suwalska propozycja na najbliższy weekend. W sobotę w Parku Konstytucji 3 maja na scenie pojawią się kapele, zespoły śpiewacze i wokaliści prezentujący ludową muzykę regionu. Będzie ludowo, tradycyjnie, lekko folkowo, będzie na pewno i lirycznie, i żywiołowo, bardzo różnorodnie, bo sobota tradycyjnie będzie tym dniem poświęconym folklorowi muzycznemu Suwalszczyzny, czyli czeka nas koncert laureatów suwalskich tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Po koncercie laureatów przesłuchania konkursowe tak zwane, czyli przegląd muzyki ludowej Suwalszczyzny, który jest bardzo ważny nie tylko z tego powodu misyjnego, tak, czyli krzewienia świadomości o muzyce tradycyjnej Suwalszczyzny wśród suwalczan i gości, ale również jest niezwykle ważny dla naszych wykonawców, a do przesłuchań konkursowych w tym roku zgłosiło się około 30 wykonawców, to są i zespoły, i kapele, i soliści. Dla nich jest to o tyle istotne, że stanowi właśnie kwalifikacje do przyszłorocznego ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wieczór umilą przeroślaki. To zespół o ugruntowanej pozycji i darzony dużą sympatią mieszkańców subregionu. Niedziela upłynie przy zupełnie innej uczcie – kulinarnej. Wrześniowe wydarzenie, znane jako Sąsiedzi przy stole, przeniesiono w tym roku na lipiec i połączono z festiwalem folkloru. Zazwyczaj oprócz smaków Suwalszczyzny podczas imprezy mieszkańcy i turyści mają okazję poznać kulinarne preferencje innych narodowości. Prezentują je goście, kucharze z miast zaprzyjaźnionych z Suwałkami. W tym roku będzie podobnie. W plenerowej kuchni staną kucharze francuscy. Będą oczywiście warsztaty kulinarne dla uczniów suwalskich szkół o profilu gastronomicznym prowadzone przez pana Budynka ponownie. Będzie również tradycyjnie konkurs kulinarny. Tym razem na jesiotra suwalskiego i produkty lokalne, ale w takim nieco innym wydaniu, to znaczy z lekko francuskim twistem, bo będziemy mieli gości również z Francji, z Grand Saône. I park wypełni się na pewno nie tylko smakami, ale i bardzo apetycznymi zapachami. W niedzielę przed musztą koncertową jak zawsze staną stoły, przy których będzie można zasiąść i popróbować potraw, które będą przygotowywane przez adeptów kulinarnego fachu i ich mistrzów. To też znakomita okazja, by wymienić się opiniami i tajnikami domowych przepisów na lokalne smakołyki. Parkowe alejki, jak przystało na jarmark, wypełnią się straganami pełnymi rękodzieła, przeróżnych wyrobów i artefaktów. I dzieci, i dorośli będą mieli w czym wybierać.